Dzień dobry. Ten tydzień też niestety rozpoczyna się od dentysty. Życzcie mi szczęścia. Porozmawiajmy o byciu profesjonalnym. To jest takie fajne słowo wytrych, nie? Wszystko jest profesjonalne. Profesjonalne są aplikacje, profesjonalni są doradcy. Profesjonalne są narzędzia. Ale tym razem pogadajmy o ludziach. Są niektóre grupy zawodowe, którym się wydaje, że na przykład nie muszą mieć opanowanych nowoczesnych technologii w takim stopniu, w jakim to byłoby w dzisiejszych czasach oczekiwane od nich. No nie muszą, nie? No bo to... Bo ich praca to w sumie polega na czymś innym. No i moim zdaniem oni robią błąd. No w dzisiejszych czasach klienci coraz częściej będą ich oceniali w sposób taki holistyczny. Czyli na przykład poprzez to, czy potrafią korzystać z nowoczesnych narzędzi elektronicznych, czy nie. Czy potrafią tak zarządzać swoją pocztą elektroniczną, żeby odpisać na maila w przeciągu, powiedzmy, tych najpóźniej 48 godzin, czy nie. Czy w momencie, kiedy jest jakaś wymiana e-maili, ona się w pewnym momencie urywa, to czy potrafią sobie zapisać ci profesjonalni doradcy w jakimś CRM-ie, że ta rozmowa nie jest skończona i że należałoby do niej za jakiś czas wrócić. Usługodawca albo potencjalny usługodawca powinien jednak tej relacji w jakiś tam sposób pilnować. Na przykład poprzez wpisanie tego wątku do CRM-a albo do jakiejś aplikacji z przypominajkami. Wystarczy. A no lekarz, który w dzisiejszych czasach jest na bakier z internetem, no to ja bym bał się mu powierzyć swoje zdrowie. W dzisiejszych czasach, jeżeli ktoś nie opanował narzędzi elektronicznych, które są niezbędne mu do pracy, listy rzeczy do zrobienia, dobrego klienta poczty, bardzo prostego CRM-a i z drugiej strony chce być profesjonalistą, to się nie uda. Jeżeli ktoś tego nie zrobił, to znaczy, że jest leniwy. Jeżeli jest leniwy, to znaczy, że też nie będzie poszerzał swojej wiedzy, a jeżeli nie będzie poszerzał swojej wiedzy, to nie jest dobrym, profesjonalnym doradcą. Bo jeżeli chcesz być profesjonalistą, to musisz mieć ogarnięte elektroniczne narzędzia komunikacji ze swoimi klientami. Po prostu jest to obowiązek. Aha, no i jeszcze jedna uwaga odnośnie profesjonalizmu. Ogarnięcie tych podstawowych narzędzi elektronicznych to nie polega na tym, żeby sobie kupić iPhone'a albo iPada. Ale to trochę pomaga. Tyle tylko, że jak już sobie skonfigurujesz tego iPhone'a, iPada, to pamiętaj też o tym, żeby z podpisu elektronicznego usunąć wysłano z iPada. Bo to strasznie nieprofesjonalnie wygląda. No przydałby się też jakiś normalny adres mailowy. Nie małpa Gmail, tylko małpa domena. Zrobiłem sobie prezent pod choinkę.